Idziemy do jaskini. Idziemy do jaskini. Idziemy do jaskini. Wróciłem, moi drodzy, tutaj, gdzie mówiłem, że wrócę. Wróciłem też do was. I co najlepsze jest to, że mam jeszcze sprzęt do robienia w nocy fotek, specjalne lampy, tak, żeby udało nam się może jeszcze raz tą heteropodę fioletową znaleźć, bo mam niedosyt, a cały czas o niej myślę. I wiem, gdzie ona była i ja tam wrócę, jak się ściemni, bo dzisiaj też zostajemy tutaj na noc i postaramy się jeszcze raz odnaleźć. Wziąłem też statyw, żeby po prostu wszystko było idealnie. Także słuchajcie, zaczynamy. Pierwszy punkt to jest jaskinia oddalona o 400 metrów gdzieś tam pod górę. A, no i jeszcze będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie łapeczkę w górę i kliknijcie suba, żeby być z tym wszystkim, co ja tutaj odwalam na bieżąco. Idziemy! 3 ostatnie dni strasznie padało i byłem uwięziony w mieście, no ale nareszcie tutaj dotarłem. Wilgotność jest bardzo wysoka i fajnie, bo przyszło ochłodzenie, także jest raptem 28 stopni. Także zobaczymy, czy przy tej wilgotności jakieś fajne nowe robaczki nam powychodzą, bo coś czuję, że może tak właśnie być. Nowe rośliny widzę. Chyba takich nie widziałem ostatnio. No, ale one również nie mają lekko, bo widzę, że tutaj coś również się do nich dobiera. No, a ścieżka magiczna. No, po prostu jest magiczna. Zobaczcie, normalnie ścieżka jakby jej nie było. Natura tutaj wkracza na maksa do akcji. Wow! Bardzo mi się ten klimat tutaj podoba. Zobaczcie, kto mi się wystawił na ekspozycję. Tak się jaram, że nie mogę, dlatego że kurde, już wam pokażę. Bo to jest coś niesamowitego. Jeszcze przedwczoraj czytałem o tej modliszce. Chodzi o to, słuchajcie, że ona wygląda jak oczkowa na pierwszy rzut oka. Czekajcie. O, jak mnie obserwuje. O nie, odleciała, nie. Nie, to był inny rodzaj, słuchajcie. Kurde, to był inny rodzaj. O nie. Dobra, no był to dorosły samiec. To zwiastuje, że może samice też spotkamy. Kurde, to był inny rodzaj w ogóle. Tutaj jest ciekawie wyglądająca sprawa. Widzicie te grzyby? Grzybki są całkiem ładne, ale kurde, ile muszek przy tych grzybach sobie tutaj żyje. No po prostu ewidentnie żyją przy tych grzybach. Coś od nich chcą. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak owocówki. Kurde. Grzybnią się zajadacie muchy? No to nieźle. Przyciąłem tam, słuchajcie, latającego patyczaka, ale jest całkiem inny niż ostatni. Jest dużo mniejszy i jest zielony. Czekajcie, na bang odleci na 100%. O, no poleciał. Jest jeszcze jeden ten zielony latający, ale fart, kurde. Może teraz się uda, słuchajcie. No ciekawe, czemu ten jest zielony. Może to jest samiec, a ostatnio widzieliśmy samicę. Mogłoby tak być. No ewidentnie, latające, no. Tutaj mnie trochę martwi, słuchajcie, bo tam w oddali jest wejście do jaskini, tylko że brama jest zamknięta na kłódkę. Może to znaczyć, że nie w sezonie jaskinia jest zamknięta? Kurde, chyba widzę kłódkę. Patrzę pod nogi ciągle. Zamknięta. Ej, nie można tak robić, kurde. O nie, cholercia, nie wyjdziemy po prostu. Ale dupa. No i co teraz? Fajny w ogóle tu jest taki placyk, rozejrzę się, może jakąś kobrę jeszcze znajdziemy. Kobry co prawda nie ma, ale strasznie fajne liście znalazłem, zobaczcie. Kurde, na początku się zastanawiałem, czy jakiś robak ich tak nie wygryzł, no ale jest ich tutaj znacznie więcej. O ja. Ale se wymyśliły te liście, ja nie mogę. Jeszcze znalazłem, słuchajcie, tygrzyka. Tu jest tygrzyk, znaczy nie tygrzyk. Jest to argiope, czyli pająk, do którego rodzaju należy również nasz polski tygrzyk. No i właśnie ze względu na to pokrewieństwo rodzajowe jest on względnie podobny do tygrzyka właśnie. No zobaczcie, nie przypomina wam tygrzyka paskowanego? O ja, zastanawiałem się, kiedy pierwszego argiope spotkamy, no i spotkaliśmy. Całkiem fajnie się zaczyna ten dzisiejszy dzień. Natomiast ten konkretny osobnik jest dużo mniejszy niż nasze polskie tygrzyki mogą być, bo on ma około 4 cm w rozstawie. Jakie ma długie przednie łapki. Wow, ale on ma, słuchajcie, z 4 mm. O
O kurde, patrzcie, dorwałem tą agamę, co ostatnio ją przeoczyłem, jak siedziała na liściu. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo tamta też była czarna. Ona tu wygląda jak normalnie mały diabełek. Jeszcze patrzcie, jaką ma fajną głowę. Obserwuję bacznie. To co ty, agamo, w ciągu dnia sobie leżysz na patyku, a w nocy śpisz na liściu, tak? Ale masz żyćko. Jaka fajna, cała czarna. Czekajcie, obejdziemy ją. No, powiem ci, agamo, że całkiem groźnie wyglądasz z tymi kolcami na szyi. Jakie ma oczy wypasione, paski zielone. O kurde. Przepiękna, długość 30 cm z ogonem już. Nie no, kurde, oczy w tym zestawieniu kolorystycznym wygrały zdecydowanie. No dobra, agamo, to w takim razie chilluj dalej na drzewku, tak jak chillujesz. Spadł mi tam mikrofon. W sensie spadł na dół i mam nadzieję, że dam radę go wziąć. Odpiął mi się od tego, od plecaka. Jedyne, słuchajcie, co mnie pociesza, zobaczcie, to na odbiorniku jest pokazane, że on zbiera dźwięk, jak ja krzyknę. No to on zbiera mój krzyk. O nie. No patrzcie tylko, jakby mi spadł tam głębiej w krzoki, to już bym chyba go nie wyciągnął, a on jest tu. Ale się zatrzymał, by poleciał dalej. No, tak. No i zobaczcie tylko, jak drzewo pochłonęło blaszkę znamionową. Całkowicie niemalże. Jeszcze parę lat i blaszka zniknie. Nie podoba się to drzewu. Nie, tylko spójrzcie na tą czarna nefila, czarno-czerwona nawet, o grubo. To jest nefila kuchli, czyli słuchajcie, widzimy już drugi gatunek przątki na wyjeździe. Nie wierzę, tym bardziej, że całe życie spotykałem tylko i wyłącznie nefila filipes, a to jest już inny gatunek, ja nie mogę, najlepiej. Co jest lepsze w ogóle, to to, że sieci przątek są tak silne, że aż naprawdę ciężko jest mi to opisać słowami, ale postaram wam się to zwizualizować w inny sposób. Bo tak, ta przątka jest u góry, dlatego że wystraszyła się mojej głowy na pajęczynie, a raczej mojego ucha, bo sieć pomocnicza, która sobie leciała na bok, no to właśnie ją zahaczyłem uchem i dosłownie tak zahaczyłem uchem, że ona mi, słuchajcie, wpadła tak za ucho, jak się nosi okulary i tam czekała, dopóki ja jej palcem nie zdejmę. Więc naprawdę te sieci są kosmicznie silne. No, ale też nie jest mała. Z 8 cm z nogami ma i myślę, że jak tak patrzę na ciało, no to z 2,5 decema, ale znalezisko. Na samym środku drogi, kurde. Ale warto było w nią wejść, nie? Jo, jeszcze ma pomarańcz, czerwień i czerń na nogach, ale wypas. Ale ty masz tylko 5 nóg. Biedna. Kurde, biedna, no. Fajnie wygląda, nie? I zobaczcie, już sobie wróciła w epicentrum swojego gniazda. No, będziesz coś naprawiać? Coś ci zniszczyłem? Nie. Ale naprawdę tej się tu nie spodziewałem. Naprawdę, no nie spodziewałem się jej tu. Teraz pytanie, czy mi się uda przejść na drugą stronę, no bo ja tam mam ścieżkę, a też byśmy ją zobaczyli od tyłu, nie? Ciekawe, jak wygląda. A kurde, znowu się wystraszyła, pobiegła do góry, to już nie damy rady jej zobaczyć od dołu, ale może mi się uda przyłożyć rękę. O, no, to patrzcie, kurde, no ponad szerokość 4 palców pająk. Ale sobie na wietrze podryguje w najlepsze wylinka jakiegoś pająka. Zmiazga, słuchajcie, klimat taki bardzo wilgotno i wszystko zarośnięte. No dobra, to co, idziemy dalej? Idźmy. Ja w ogóle znalazłem taką ścieżynkę i wydaje mi się, że ta oto ścieżynka mnie doprowadzi do drugiej jaskini, aczkolwiek jak pierwsza była zamknięta, to nie sądzę, iż druga będzie otwarta. No ale ciśniemy, jest super. Ta przątka to mnie normalnie poryła doszczętnie. Dawajcie już ten zachód słońca, bo się nie mogę doczekać. Zobaczcie, jak śmiesznie, że paprotki to normalnie absolutnie wszędzie znajdą sobie miejsce do bytowania. Zobaczcie tylko, jak drzewo wyrasta ze schodów.
takie jest płaskie tutaj. No i leci sobie tam. W najlepsze. Wprost w niebo. Dobra, dochodzimy do jaskini. O nie. Kurde, kolejna kłódka na drodze do szczęścia. No jest kłódka, słuchajcie. Tylko zobaczcie. Kurde. O ja, a ta wchodzi w ogóle pod ziemię całkiem w dół. No totalnie, no po prostu. Zamknięta. Cholercia. No, żaby się uaktywniły, także jest to ewidentny znak, że wieczór się zbliża. Także ja powoli zaczynam schodzić w dół i idę nad taki mostek. Nad tym mostkiem była fioletowa heteropoda i tam sobie poczekamy na zmierzch. Mega się jaram, już nie mogę się doczekać, żeby tą heteropodę zobaczyć. Dzisiaj mam o tyle fajnie, że nie mam żadnego celu typu muszę dojść do wodospadu przed zmrokiem, więc na spokojnie sobie chodzę, że tak powiem krok po kroczku i wszystko tutaj bacznie obserwuję. Jestem tutaj już 3,5 godziny, także mniej więcej tyle zwierząt znalazłem przez 3,5 godziny, ale tak jak mówię, naprawdę idę z prędkością, no myślę, że kilometr na godzinę gdzieś tak idę. Patrzcie na to. Można się poślizgnąć. Dobra, dotarłem nad rzekę. Właśnie jestem na mostku. No i tak. Tam, dokładnie na wprost nas, jest drzewo z fioletową heteropodą. Błagam, trzymajcie kciuki, żeby to się udało. Tu jest mój sprzęcik na nocne nagrywki i robienia zdjęć. To generalnie waży no niecałe 2,5 kilo. A teraz słuchajcie, położę po prostu tutaj GoPro i zrobimy timelapsika z zachodu. No i okej, zaszło słońce i zaczynamy. Patrzyłem tak nieśmiało za heteropodą fioletową, kurde, jeszcze jej nie ma. Mam nadzieję, że potem wyjdzie. A cholera, coś mnie tutaj, słuchajcie, strasznie obciera. Bo nie miałem długich skarpetek już czystych i wziąłem krótkie. Dobra. No i słuchajcie, ja bym poszedł tam. Ło, o ja! Już jest żaba. No tak samo jak wczoraj, bambusowa, tylko że dużo, dużo mniejsza. Aż 4 razy mniejsza, słuchajcie. No powiem wam, że kurde, tu się zrobiło już dość creepy, bo jest ścieżka, tylko że to nie jest ścieżka jakiegoś parku, tylko zrobiona przez lokalsów, którzy jeszcze nie rozkminiłem, po co oni tutaj wchodzą. Może wycinają mniejsze drzewa dla siebie? Ciężko mi powiedzieć, no ale jest naprawdę już najbardziej dziko, jak to możliwe. O ja, patrzcie, patyczaki kopulujące. Taki widok. Patrzcie, ile samiec jest chudszy od samicy. Nie jest to nic wyjątkowego, jeśli chodzi o dysproporcje wśród stawonogów. No ale w dalszym ciągu. Samica jest monstrum, a samiec taki chudziutki. To chodźcie, zbliżymy się na ich strefy intymne. Czyli tak to właśnie wygląda. Jakby się ktoś kiedyś zastanawiał, no to proszę bardzo o to odpowiedź. Ale spoko. Po prostu siedzą i kopulują w najlepsze. Chillaucik macie, nie? No na to wygląda. A jeśli chodzi o wielkość, no to powiem wam, że najlepiej byłoby na GoPro porównać. Nie chcę wam przeszkadzać tutaj. A, wcale nie takie małe, co by nie było, no ale nie umywają się do ostatnich gigantów. O, a tutaj na drzewie jest heteropoda, kurde. Ale akurat tych heteropod, słuchajcie, ich tu jest bardzo wiele i one mnie nie obchodzą. Nie obchodzą mnie. Najbardziej to chcę tamtą fioletową, cholera. Jak mi się nie uda jej jeszcze raz zobaczyć i nagrać odpowiednio i zrobić zdjęcia, to będzie mi strasznie przykro. No nic. Idziemy dalej, powoli. Patrzymy pod nogi. Ej, słuchajcie, tutaj mam niemałą konsternację, nie wiem co myśleć o tym. Zobaczcie, mamy pająka, który tworzy sobie taką małą sieć łowną i chodzi o to, że są takie pająki, ten rodzaj nazywa się deniopis,
albo jakoś tak. I one właśnie tworzą sobie taką sieć, a potem czyhają na ofiarę, wisząc z tą siecią między przednimi odnóżami. No i jak jakaś ofiara się napatoczy, to one po prostu zawijają ją już w tą gotową sieć. Ale zawsze myślałem, że one są bardziej z Afryki, a nie z Azji. I kurde, tak strasznie się zastanawiam, czy to jest on, czy nie on. One mają tak potężne oczy, w proporcjach to chyba jeszcze większe od skakunów. No i na razie nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo on jest dość wysoko i jest tyłem do mnie. Ale kurde, jakby to był on, to bym normalnie spełnił kolejne marzenie w postaci spotkania takiego. Dobra, słuchajcie, ja nie wytrzymam. Muszę go szturchnąć, żeby zobaczyć jego oczy. Bo jeśli to jest on, to ja padnę. Pokaż oczy. No pokaż oczy, kurde. Tylko, że on jest dość wysoko. Może uda mi się zrobić jakimś cudem mu zdjęcie i wtedy zobaczymy. Ej, tak na szybko podejrzałem fotkę i zobaczyłem jego oczy i chyba rzeczywiście mamy do czynienia z deniopisem. No nie. Co prawda trochę go wystraszyłem i uciekł na drzewo, ale kurde, to jest, słuchajcie, normalnie coś obłędnego. Tylko, że ja po prostu nie dam rady mu zrobić lepszego zdjęcia. Także niech nam wystarczy to, co zobaczyliśmy teraz, ale kurde, no to jest grubo na maksa. O, słuchajcie, jest nowy gatunek kosarza i ma taki fajny róg na odwłoku. Może uda mi się mu zrobić zdjęcie. No całkiem fajnie to wychodzi, słuchajcie. Teraz musimy znaleźć moją fioletową heteropodę. Dobra, ziomy. Chyba będę cofał, bo już tak idę dość długo. A ja mam tak, że jak idę, to tak średnio się orientuję w terenie i dopiero później się okazuje, że że się zgubiłem. O, tu mamy mega fajną pajęczynkę. Bez lokatora, co prawda, ale wam pokażę. Patrzcie, jaka idealna spirala. No dobra. Kurde, ten deniopis mi chodzi po głowie cały czas i ja nie mogę, jakbyśmy spotkali innego niżej, bo ja zawsze myślałem, że one siedzą przy ściółce. To co on, łapie muchy w ten sposób, kurde? I wiecie, i zrobić zdjęcie, jak on sobie wisi nad ściółką z tą pajęczyną, to normalnie o, najlepiej by było, ale kurde, aż tyle szczęścia chyba nie będziemy mieli. I tak mieliśmy dużo szczęścia. Dobra, jeszcze parę kroków i zawracam. W ogóle, kurde, boli mnie głowa, słuchajcie. I chyba będę wracał do domu. No bo mnie boli głowa. No to co, mam łazić po dżungli z bolącą głową? Nie wiem, czy zobaczycie tam w oddali. Jest szałas. O kurde. Szałas. Ciekawe, po co tu jest szałas? To ja stąd spadam. Cholera, akurat tam się świecą oczy pająków. Nie, no dobra, podejdę. A, to jest szałas kogoś, tu jest ognisko. A, to nie będę tam szedł, jak ktoś tam śpi teraz. Cholercie. No to ci dżungla, nie? Dobra, słuchajcie, wróciłem do deniopisa. I on teraz jest w idealnej pozycji, żeby mu zrobić zdjęcie od przodu. Nadal jest wysoko i muszę na maksymalnie wyciągniętych rękach to robić, ale może uda mu się uchwycić tą jego piękną, albo raczej przerażającą twarzyczkę od samego przodu. Nie mogę w to uwierzyć, że nam się go udało znaleźć. Kurde, to jest ekstra niespodzianka, bo ja się nie spodziewałem, że go tu znajdę, a on tu jest po prostu. Kurde, jeszcze nam pokazał oczy do zdjęcia. Kurde, najlepiej. Nie są to genialne zdjęcia, wybaczcie, ale nie dam rady mu po prostu zrobić kontry, bo jeszcze bym jedną lampę za niego ustawił, no i wtedy by było grubo, no ale niestety nie mamy możliwości i mi już po prostu barki umierają, także lecimy dalej. I czajcie to, że po prostu nie wiem, jak wyjść. W sensie, zagubiłem się. Nie spinam się, bo jestem bardzo niedaleko i słyszę rzekę, więc jest fajny punkt orientacyjny, ale no nie mogę znaleźć jakby tej ścieżki, którą szedłem. Ej, patrzcie. Lol.
Ty, ale gruba akcja. No tu nie, ewidentnie, tu w ogóle nie ma. Ja nie mogę. To jak ja mam w ogóle teraz stąd wyjść? Co? No zobaczcie, tu jest ścieżka. No jest. A tu, a może tędy to jest ścieżka? No sprawdźmy. Nie, tu też nie byłem. No ale zerknę za pająkami. Ty, ale jaja. Zgubiłem się. Ale nie no, dobrze, że jest rzeka, bo przynajmniej wiecie, no wiem, w którą stronę mam iść, nie? Znaczy nie wiem, czy ją słyszycie ten szum, ale no ja go słyszę bardzo mocno. O, ale taki kamień prosto z dżungli. No nie podniesę. No jak mam wyjść? Bo im bardziej będę kombinował, tym bardziej się zagubię, nie? To może się cofnę. A może tędy? Nie, bo tego spalonego drzewa nie widziałem w ogóle. No to grubo. Dobra, słuchajcie. Też nie mogę się śpieszyć, żeby mnie nic nie dziabnęło w nogi. Aczkolwiek jestem zabezpieczony, więc może bym tak szybko nie umarł. To mnie zastanawia, kurde, bo tu jest ścieżka po prostu, a tu się kończy. Przecież to niemożliwe, musiałem stąd przyjść. Co, myślicie, że tu? No nie, no tędy nie szedłem. A co, spróbować się przejść? Jakby są tutaj, wiecie, wyciachane rośliny. O! Kurde, ciężko powiedzieć, czy to jest ścieżka, czy co to jest? Ty, nie byłem tu. No to trochę się spinam w sumie. Ej. Ale dobra. Bo jest ta ścieżka. Ewidentnie, patrzcie. Tam. Ło, tu jest drzewo powalone. No ciekawe, kurde. No tak, tu są ślady człowieka, jest luz. Natomiast jakby nie było śladów człowieka, no to nara. Gdzie ja jestem, słuchajcie? Tu już bardzo słychać rzekę. Zejdę w ogóle tędy? O nie. O nie. Kurde, nie wiem jak stąd wyjść teraz. Dobra, idę tak na partyzanta. No bo skoro jest przejście. Tu już jest rzeka, już tu jest. No dobra. Teoretycznie powinienem teraz wyjść no, z innej strony na ścieżkę. Ja, ale żeś se wszedł, chłopie, teraz. Czekajcie, no tu mam ciasno. Mam ciasno, ale to jedyne wyjście. No nic. O kurde. Ej, no nie wierzę. Tak to jest, moi drodzy, w dżungli właśnie. Pamiętam, jak podobnie miałem w Tajlandii kiedyś, tylko w dużo większym parku. Kurde. No nic, dobrze, że jest ta rzeka, bo najwyżej se wrócę jakoś brzegiem kamieniami. Natomiast jest to zastanawiające, jak bardzo zboczyłem ze ścieżki nieświadomie. Dobra, no tu jest, patrzcie, tu jest fajnie, ale totalnie mnie tu nie było. Totalnie mnie tu nie było. To nie jest moja ścieżka. O, fuck. No dobra, tu jest rzeka. Więc nie mam się co spinać. Tylko muszę iść może tu. Wiecie, nie ma zasięgu. Ej, ale przyps. Co? Nie do wiary. O, tu już tak się wydaje cywilizowanie, nie? Ej, ale zabłądziłem. Dobra, kończę i muszę się znawigować, słuchajcie.
Aktualizacja. Nadal szukam wyjścia, słuchajcie. Tylko, że teraz jest tak na grubo już, bo całkowicie nie jestem w ścieżce. Już stwierdziłem, że kurde, zgubiłem się. No i po prostu dojdę do rzeki. Mam nadzieję, że tutaj jakkolwiek się uda jakby zejść, bo rzeka była trochę stroma. Fuck. No dobra. Aha, tylko, że tu jest drzewo. O nie. No dobra, myślę, że może się przycisnę. Ale dowaliłem sobie na maksa, słuchajcie. Kurde, patrz, a mówiłem, wracam, bo mnie boli głowa. To deniopis mnie rozproszył, bo się podjarałem. O. No i dobra. I co tutaj, ja zejdę stąd? Czy nie? O nie. O nie. Pff. Nie zejdę. Gdzie w ogóle? Ciekawe, gdzie jest most. O nie, ale przypał. Patrzcie, kurde. Ale z drugiej strony, dobra, no muszę się tu jakoś... nie takie rzeczy się robiło, nie? Tylko, że jest ślisko. O ja, nie mam się co chwycić. Dobra, mam niedługo do zeskoczenia, ale nie mogę zeskoczyć, bo już raz w Wietnamie zeskoczyłem, no i to się skończyło rozpieprzonym palcem, więc muszę tak, bo zobaczcie, tu jest roślinka. No taka jest całkiem mocna jest. Może bym jej użył. Łoho, gościu! O kurwa! No i dobra. No luz. Spadłem, ale na nogi. Stąd. O men. Dobra. O, nie lubię tak chodzić, jak totalnie nie widzę dna. Ło! Ło, przygoda. Dobra. Już niedługo. Jest rzeka, to jakby jestem uratowany. Jestem ciekaw, słuchajcie, bo totalnie nie wiem, w którą stronę jestem, czy tam mam motor, czy tam mam motor, więc zaraz się okaże, bo przecież jest mostek, z którego zaczynałem. Dobra, tu se skoczę. LOL, nie ma mostku! Oh fuck! Dobra, czekajcie. Ale akcja. A dobra, o grubo. Ło! Ziomy, daleko jest mostek. O, jak dobrze, że się stąd wygrzebałem. Wow. No nieźle. Ale emocje, kurde. Dobra, akurat i tak chciałem wrócić nad tą rzekę. Zobaczyć, czy nie ma jakichś fishing spiderów. Więc możemy sobie poszukać. Rzeka jest tu, jak widzicie. Wow. Ale się zgrzałem. Orzesz, fuck. Jeszcze bardziej mi głowa rozbolała. No słuchajcie, opłacało się zagubić w dżungli. O nie. Ej, no nie żartuj. Kurde. O nie, pobiegła. Była druga fioletowa, słuchajcie. Wybrakowana, sześcionożna i mniej fioletowa. To może, słuchajcie, heteropody nad rzeką mają taki kolor tutaj. Ale to jest dziwna sytuacja, ja nie mogę. Słuchajcie, tu jest monstrualny samiec. Nie wiem, czy kiedykolwiek takiego widziałem, chociaż nie będę zapeszał. Tu jest jego noga. Kurde, jak go wygonić stamtąd? A nie chcę wpaść do rzeki, to też będzie komplet. Monstrualny. No wyjdź. No, o! Ja jeszcze go nie widzę, tylko patrzę na razie w ekran. O grubo, popatrzyłem na niego, o Chryste! O kurwa! O ogromny! Ogromny! O jaki wielki czarno-żółty! O nie! Dobra, słuchajcie, najpierw zrobię fotę, zanim mi ucieknie, ale jest przerażająco piękny. Dobra, uciekł.
uciekł, ale zrobił na mnie takie wrażenie, że to dla tego pająka już na 100% warto było się zagubić w dżungli, bo gdybym, słuchajcie, się nie zagubił w dżungli, to bym go nie znalazł. O ja, ej, był naprawdę, myślę, że w rozstawie mógł mieć 15 cm. Tutaj podobno występuje heteropoda maxima i ona może osiągnąć... Ej, modliszka! Kurde, patrzcie, modliszka! A to ja jej już nie pomogę. Co tu się odwala? No w każdym razie, idę dalej. No w każdym razie to zapomniałem dodać, że heteropoda maxima to największy huntsman spider na świecie, a jego rozstaw odnóży może osiągnąć nawet imponujące 30 cm. Ło, ej, nie ochłonąłem po tym samcu. Już nic nie będzie takie samo w moim życiu. I ja... No wiecie co, jak tak sobie porównałem 15 cm, to mi się wydaje, że on miał nawet bliżej 20 niż 15. Ja, ej, normalnie, wow, kurde, naprawdę, tu jest coś fajnego, a, ładna, no ale nie taka jak tam, co? Już nic nie będzie takie samo, ziomy, o grubo, dobra, idę zobaczyć, czy jest fioletowa, a, szkoda, że, kurde, była okazja na fioletową, a uciekła, ale i tak była sześcionożna, no to już trudno, ale kurde, tej nie ma. Cholera. Wczoraj była okazja życia, nie dzisiaj. Dzisiaj była okazja życia na co innego po prostu, nie? Ale mnie ten samiec porył, o grubo. Kurde, nie ma, tu się działa. W tym miejscu. Ale kicha. Nie zrobimy jej fotki fioletowej heteropody, no. No nic, słuchajcie, uo. Wychodzi na to, że kończę, idę do domu. Ej, zobaczcie. Ci chyba lubią mój motocykl. Patrzcie, tu. 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 Co tu się... Ćmy, spieprzać mi stąd. Jo, ale zrobiłem, fuck. Idźcie. Spaduwa. That's mój sprzęt. Od patronów. Woo! Nowy dzień. Słuchajcie, tak mnie przedwczoraj ta dżungla wymęczyła, że cały wczorajszy dzień mnie bolała głowa. Myślę, że jest to związane z tym, że wieczorem zrobiło się naprawdę chłodno, około 20 stopni i już wam tłumaczę, o co chodzi. Mianowicie, jak jedziesz motocyklem, jak jest 20 stopni, jedziesz nawet 30 na godzinę, to już się robi przynajmniej 5 stopni mniej, czyli powiedzmy tam koło 15 stopni, a ja jechałem cały przepocony i wydaje mi się, że mnie po prostu troszkę przewiało. No i wczoraj po prostu leżałem tutaj. No a dziś musimy się stąd wynieść. No i mam wszystko do zapakowania. Jedziemy dalej. Także ustawię was gdzieś tutaj. To mi pomoże sprawniej się spakować. No GoPro i sprzęgło to już jest cięższy temat. Dobra, wyjeżdżamy. I powiem wam, że nie jest tak tragicznie, mamy tylko... Mamy... O! No i kurde, jak ja mam nagrywać i ruszać? To jest, powiem wam, problem, kurde. Dobra, bo jak już motocykl jedzie, to można zmieniać biegi bez sprzęgła, no ale ruszyć się nie da. Jedziemy dalej, słuchajcie, do kolejnego parku narodowego. Muszę przyznać, że ten tutaj, kurde, topka, naprawdę. Jeszcze ta heteropoda maxima, to już jest w ogóle, no... Kwintesencja szczęścia, naprawdę. Mega się jaram, jadę. 2 godziny przed nami, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, będziemy jeść. Dzień dobry. Okay? Dobra, słuchajcie. Siadam koło pana. Pan będzie walił bąkalka. No a ja czekam na moje buły, które są tam. No i zamówiłem tak na bezpiecznie, czyli w środku ma być jajko i warzywa. Jajko, no ile wlezie, słuchajcie, jajka muszę jeść tutaj, nie ma wyjścia. Już mam nowych ziomów i będziemy testować buły. Jeszcze nie wiem, ile kosztują, bo chciałem zapłacić, ale oni tutaj nie chcą, żebym płacił od razu, tylko jak wiem. Dawno nie jadłem buły. O, dobra, dużo jajka. Szkoda, że mało warzyw dają. Zazwyczaj jakieś takie, wiecie, dosłownie trochę kolendry i w sumie tyle.
Balan. Balan. Balana. Balan. 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 Dobra, dajcie zjeść. Dobra, pojedzone, popite herbatki, mogę jechać dalej. Kurde, słuchajcie, ludzie są, no naprawdę ciężko jest mi opisać, jak bardzo ludzie są mili, po prostu, tak? Sami z siebie, tak po prostu są mili, tak? Normalnie są tak mili, że no nie da się tego w Europie spotkać. Czy może na południu, ale i tak to nie jest ten level, bo tutaj tu są po prostu tak mili, że nie mogą być już bardziej mili. I to jest też różnica, bo na przykład w Tajlandii ludzie są mili, ale oni tam są mili tak odgórnie i nie do końca wiesz, jakie mają intencje. A ci tutaj są tacy serdecznie mili, tacy są po prostu najmilsi. Często jest tak, że muszę ja się pierwszy uśmiechnąć do nich, żeby oni potem mi odpowiedzieli tym serdecznym uśmiechem, no nie? A w Tajlandii jest tak, że niezależnie od wszystkiego ludzie się szczerzą już z daleka, więc jakby taką różnicę zauważyłem, że tutaj no po prostu jest inaczej, tak serdeczniej. O ja, dobra ziomy, ja bym sobie jakoś tutaj umiejscowił. Hello! Umiejscowiłbym sobie jakoś kamerę i wam pokazał widoczki, może to się uda. Synu! Słuchajcie, to mój hotel. Hotel miał 0 opinii na Bookingu, bo jest świeży. Mam nadzieję, słuchajcie, że wszystko będzie dobrze, bo nie chce mi się teraz szukać kolejnego noclegu. W ogóle no tutaj widzę, że... o nie, mój buldożek upadł, kurde. Ech, dobra. Idziemy pytać. Wygląda jak opuszczone i zamknięte, słuchajcie. Dobra, wchodzimy. O, zamknięte. Ludzie, ja tutaj z Bookingu jestem, nie? Hello! Zobaczcie, jest spoko, bo tu jest brama, więc podejrzewam, że tu sobie będę parkował, pod warunkiem, że mnie w ogóle wpuszczą do środka. A ja nie mam wody, nie mam nic. Zaraz zdechnę. Ale to wygląda jak martwe, słuchajcie. No dobra, dzwonimy. Hello, here is Jakub Zajac from Booking. I'm in your at front of your hotel, but it's closed. O, zobaczymy, co to będzie, słuchajcie. Teraz jeszcze im napiszę. Napisałem, że przybyłem i czekam. Zobaczymy, co z tego będzie. Udało się, ziomie. Idziemy na room tour jakiś. Aha, Moto here. A, okej. Okay. Dobra, tak jak myślałem, słuchajcie. Nie jest źle. Bo będziemy parkowali na strzeżonym. Bardzo mnie to cieszy, ale ja jestem tutaj tak sam, że musiałem czekać, aż pan przyjedzie samochodem nie wiadomo skąd. Komedia. I w ogóle właśnie się kapnąłem, nie wiem co to będzie. Nie oddałem klucza we wcześniejszym noclegu. Kurde, muszę do nich napisać, nie wiem, może im wyślę ten klucz. Cena, moi drodzy, 70 zł za noc, ale nie było nic tańszego jakby w okolicy Parku Narodowego, więc zobaczymy. Podobno ma tutaj być też śniadanie w cenie, ale tak się zastanawiam, czy to nie jest zbyt martwe miejsce. Dobra, ziomy, jestem tutaj ogarnięty, więc zrobię wam room tour, albo może raczej obiekt tour. Mam basen, szarpnąłem się, a co mi tam? O, patrzcie, pan właśnie odpalił mi nawet fontannę w tle. Także jest zjawiskowo. No i słuchajcie, pokażę wam jeszcze mój pokój, żeby był komplecik. Musimy sobie wybiec po schodkach. Tutaj wychodzimy na, jak to nazwać,
taką galerię. No i słuchajcie, mój pokój znajduje się tu, więc zapraszam. Ale jebłem. Tam jest mój kącik na sprzęt, już cały rozłożony. Proszę bardzo, wszystkie ładowareczki, wszystko jest pięknie. Łóżko. Mam jeszcze całkiem fajny kibel. Jest fajny, bo mam po prostu półkę na kosmetyki, więc jest bardzo komfortowo. Jeszcze tylko chciałem wam pokazać to. Mega się jaram tym znaleziskiem, słuchajcie. To są energy bary importowane z Chin. I mamy w środku 4 energy bary po 50 gramów. O, taki baton jest. Spoko, ani nie za słodki, taki po prostu malutki. No i w jednym batoniku mamy 230 kalorii, 5 gramów białka i z tego co tutaj widzę 10 gramów cukru. No to jest naprawdę wypas, więc kupiłem sobie od razu 3 paczki, czyli tu mam 12 takich batoników. Spoko, bo wiecie, to jest fajne na wypadek, żeby kurde nie kupować jakiegoś słodkiego, żeby tylko przeżyć. Tylko taki jest batoniczek i awaryjnie on mi po prostu starczy. A jeszcze pokażę wam, gdzie dzisiaj w nocy sobie pójdziemy. O, dokładnie tutaj. Najlepiej. Dobra, wyruszyłem na poszukiwania, które są tuż przy moim noclegu. No i słuchajcie, tak się składa, że mamy pierwsze całkiem fajne znalezisko. Świeżo upieczona mama z rodzaju Oxeopes, czyli Lynx Spider, patrzcie. Normalnie te bąble wyglądają jakby dosłownie przed chwilą... One wyglądają jakby dosłownie jeszcze w tej chwili wychodziły z kokonu. Kurde, widzę, że okseopesy, słuchajcie, są tutaj naprawdę bardzo popularne, naprawdę. Są wszędzie, aczkolwiek Peuketia to był wyjątek, no. Jeśli chcecie wiedzieć, jaka jest wielkość, to proszę bardzo. Tak to wygląda, no, czyli na szerokość palca jest cały pojąg. Dobra, to wykluwajcie się tutaj dalej, a my idziemy szukać robali. Ej, w ogóle spotykam tutaj, w tym miejscu, strasznie dużo kamieni, które wyglądają, jakby były z węglonym drewnem, słuchajcie. No kurde, przecież to wygląda, jakby dawno temu ten kawałek... Uf, ty, ale dziwne, to na bank jest drewno, słuchajcie, ale ono chyba przechodzi proces skamielenia. Tylko, że na to potrzeba parę dziesiąt milionów lat, czy paręnaście. Kurde, ale śmieszna akcja, patrzcie. On wygląda po prostu jak kamień, a to drewno na to wychodzi. Bo tutaj, jak jest już tak rozłupałem, no to łatwo się to rozwala. Ale ja, to wygląda, słuchajcie, jakby było w procesie przejściowym między kamieniem a drewnem. Zobaczcie, jaką sobie jamkę ten świerszcz wykopał. Powiem wam, że dopiero w naturze widać, jakie potężne nory potrafią sobie wykopać świerszcze. No ale ten sobie zrobił domek naprawdę luksusowy. No zobaczcie, prawdziwa tenodera sobie tutaj siedzi, czyli po polsku wyczytałem, że jest to modliszka chińska. No i powiem wam, że znowu samiec. No jak to jest możliwe? To mi daje nadzieję, że może w końcu spotkamy samicę, no bo w sumie dawno jej nie widzieliśmy, jakby nie było, bo tam w tamtym parku narodowym nie było tenodery, a przynajmniej ja jej nie spotkałem. Odleci, że jak cię szturchnę. No, gdzieś tam. Popatrzcie, jak śmiesznie zawisł sobie. Dobra, jaki ładny od spodu. Ej, no spoko, to szukamy samicy. No, jeśli chodzi o klimacik, to trochę się zmienił, patrzcie. Doszedłem do jakiegoś takiego mikro strumyczka. No, ale jak jest strumyczek, to zawsze dobrze świadczy. Pojawiły się też trochę większe drzewa. Tam nawet bananowiec widzę w tle. Także może coś jeszcze będzie z tego wieczoru. Także ciśniemy, słuchajcie, jest szok. Bo tu nawet nie ma lykosidy, więc to jest w ogóle jakaś anomalia. No jak słowo daje. Jeszcze nie spotkałem miejsca, w którym tak bardzo nie ma nawet lykosidy. No więc słuchajcie, kończy mi się mapa. Tak dosłownie, absolutnie, totalnie. Mianowicie w tym miejscu polegnę. Dalej już nie idę. No i cholera, mało jest to bioróżnorodne miejsce. Ale nie ma się co dziwić, wokół budowy i wykopaliska i jeszcze bym to nazwał kamieniołomy. No niemniej jeszcze tutaj powęszę, bo mam niedosyt, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Dobra ziomy, wydaje mi się, że mam samicę, ale ma czarne oczy. Ja nie mogę, bo jest dużo większa od samców, które spotykałem. No i zobaczcie, że ten odwłok też nie jest taki malutki jak u samca, no tylko jednak jest porządny. No, odskoczyła, ale nie poleciała. Ale bardzo ładny. Tak mi się podoba ten pancerz.
Tak na maksa soczyście zielony kawałek. Super. No chwyciłem ją, słuchajcie. Możemy sobie ją obejrzeć od spodu. Nóżki też ma zielone. Ale świetnie to wygląda. Wow. Ale jesteś piękna. Zobaczcie, zaledwie brąz i zieleń, ale taka ładna. A! Dobra, sorry, nie chciałem. Ej. Zostawiamy panią. Mam nadzieję, że to pani. Jak ktoś się zna, to niech proszę mi tutaj potwierdzi w komentarzu, czy to była dziewczyna. Jakie czarne oczy. Kurde, jakie czarne oczy, no. A tutaj mamy małego pająka z rodzaju poltys. W sensie wydaje mi się, że jest młodziutki, bo ma około 1,5 cm z nogami. Ale nie wiem, czy mi się uda zrobić zbliżenie na odwłok jego. O kurde, on wygląda jakby miał taką twarz sowy na odwłoku. Widzicie to, co ja? Czy nie? Czy tylko ja to widzę? Kurde, twarz sowy ma na odwłoku. Ja nie mogę. Spróbuję mu zrobić zdjęcie, ale nie sądzę, że się uda z tą lampą. Kurde, scynk w nocy. Gdyby był dzień, to by nie było możliwości w ogóle go zobaczyć, bo scynki w ciągu dnia to się teleportują. No nie wierzę, że mamy możliwość zobaczyć tak bardzo z bliska scynka. Przecież to jest zawsze wręcz niemożliwe. Wow. Z 30 centów z ogonem ma, słuchajcie. O, może z 25. Na pewno nie należy do małych jaszczurek. Zobaczcie, jaki kochany. Kurde, tak grzecznie siedzi, że chyba zaryzykuję i zrobię mu zdjęcie. W oddali zlokalizowałem prawdopodobnie jakąś hierodulę. Zobaczcie, jak sobie fajnie wisi. No i słuchajcie, to jest ostatnie zwierzę na dziś i w ogóle na ten odcinek, bo już chodzę za długo i jestem zmęczony. Więc ja kończę. Wy zostawiacie łapeczkę w górę i klikacie suba. No i wszyscy zadowoleni. Jeszcze na sam koniec, żeby wam zobrazować jakby dokładniej tak teren, po którym teraz chodziłem, to łapcie drona. I umówmy się, że parę pierwszych ujęć jest właśnie na ten teren, żebyście mieli taką 100% pewność, gdzie byłem. Może się uda nawet podlecieć tam, gdzie jakby skończyła mi się mapa, a potem jeszcze się rozejrzymy wokół. Także to tyle. Miłych widoczków z drona. Trzymajcie się. Fajnie, że oglądacie. Mega mnie to cieszy. No i tyle. Na razie i hej.